Dzień dobry, z tej strony Kamil Gapiński, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń w podcaście Cyber Raport. Dzisiaj odcinek 301. A tematy naszego podcastu są następujące. Krytyczne podatności załatane w najnowszej wersji Chroma. Złośliwa apka tworzyła fałszywe profile w serwisach społecznościowych. Działalność chińskiego APT na Filipinach. CERT Polska publikuje poradnik bezpiecznych zakupów w sieci. Niskie zabezpieczenia kryptograficzne w urządzeniach OT. Cache Rewindo, czyli kolejna kampania Malvertisement. A na końcu chwila informacji o trzecim sezonie Ligi Cyber Twierdza. Google ogłosił w tym tygodniu wydanie Chroma wersji 108 z poprawkami na aż o 28 podatności, w tym 22 zgłoszonych przez zewnętrznych badaczy w ramach programu Bug Bounty. Spośród zgłoszonych zewnętrznych luk bezpieczeństwa aż 8 to podatności o wysokiej wadze, według scoringu CVSS. Najpoważniejszą podatnością, czyli podatnością o sygnaturze CVE-2022-4174, chodziło w niej o problem typu type confusion w silniku JavaScript V8 przeglądarki internetowej. Ten rodzaj podatności występuje, gdy dostęp do zasobu jest uzyskany przy użyciu niezgodnych danych wejściowych. Brak oczekiwanych właściwości takich danych może wywołać problemy logiczne. Ostatnio też wspominałem w którymś z podcastów o type confusion. Wszystkie pozostałe luki o wysokim stopniu ważności to błędy bezpieczeństwa pamięci przeglądarki. Złośliwa aplikacja SMS na Androida została wykryta w sklepie Google Play. Potajemnie przechwytuje ona wiadomości tekstowe w celu tworzenia kont na wielu platformach, takich jak Facebook, Google czy WhatsApp. Aplikacja nazywa się Simo, czy Simo, trudno powiedzieć. Została pobrana ponad 100 tysięcy razy. Tworzenie kont osiąga się poprzez wykorzystanie numerów telefonów powiązanych z wykonywanymi urządzeniami w celu zebrania hasła jednorazowego, no wiadomo, two-factor authentication, które jest zwykle wysyłane w celu weryfikacji użytkownika podczas zakładania nowych kont. Teraz ciekawa tutaj sprawa. Złośliwe oprogramowanie pyta o numer telefonu użytkownika na pierwszym ekranie, jak się pojawia, jednocześnie prosząc o uprawnienia do odczytywania SMS-ów. Następnie udaje, że ładuje aplikację tak, aby użytkownik nie widział SMS-ów, subskrypcji różnych usług, które tam się oczywiście w tle pojawiają. Drugim końcem w ogóle tej złośliwej operacji jest usługa Activation PW, a ponieważ za jej pośrednictwem właśnie można kupić nowo utworzone przez Simo konta w tych mediach społecznościowych. Google oznajmił, że dwie aplikacje zostały usunięte ze sklepu Play, a sam deweloper został zbanowany. Badacze z firmy Mandiant wykryli grupę cyberszpiegowską rzekomo powiązaną z Chinami, śledzoną jako UNC-4191. Grupa wykorzystuje urządzenia USB jako wektor ataku w kampaniach skierowanych na podmioty m.in. z Filipin. To właśnie ciekawostka, gdyż pamięci USB nie są już takim popularnym wektorem ataku teraz. Kampania była aktywna już od września 2021 roku i była skierowana do podmiotów zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, właśnie przede wszystkim w Azji Południowo-Wschodniej, ale także w organizacjach w Stanach Zjednoczonych i Europie. Łańcuch tej infekcji rozpoczyna się tak, że użytkownik podłącza zainfekowane urządzenie wymienne i uruchamia plik binarny z katalogu root pamięci masowej. I tutaj jak wejdziecie na stronę Security Affairs, który tutaj donosi o tej sprawie, jest też odwołany do techniki MITRE. Właśnie technika T3
1091. No ale idąc dalej, pliki binarne o nazwie Removable Drive Exe lub USB Drive Exe to wersje legalnie podpisanej aplikacji o nazwie USB Network Gate opracowanej przez firmę Electronic Team. Czyli podszywają się pod tę aplikację, pod ten program. Binarki służą następnie do instalacji złośliwego oprogramowania Mistcloak, które podszywa się pod legalną bibliotekę DLL. Następnie plik binarny już o zmienionej nazwie wykonuje technikę reverse shellu, aby utrzymać persystencję, czyli to zagnieżdżenie w zainfekowanym systemie. No i jak dalej się rozprzestrzenia? Złośliwy kod wykazuje możliwość replikacji, infekując nowe dyski wymienne podłączane do komputera. No i to oznacza, że rozprzestrzeniają się także do innych systemów, potencjalnie zagrażają nawet tym wyizolowanym. CERT Polska publikuje poradnik bezpiecznych zakupów w sieci. Tutaj w szczególności zwracamy się do naszych słuchaczy, którzy oczekują takich bardziej uświadamiających treści. Bardzo fajny raport, szczególnie w kontekście nadchodzącego okresu gorącego, okresu przedświątecznego, kiedy robimy dużo zakupów w sieci. Pewne interesujące zarówno dane, statystyki i badania tutaj przeprowadził CERT Polska, publikując przy okazji ten poradnik. No a z samego poradnika można się dowiedzieć właśnie o dobrych praktykach, jak bezpiecznie kupować prezenty naszym bliskim w sieci. Badacze z Fallscout ujawnili szczegóły podatności w zabezpieczeniach produktów systemów OT. Według nich wynikają one z podejścia, w którym bezpieczeństwo nie odgrywało istotnej roli w procesie produkcyjnym. Tak? Tutaj sformułowanie było takie insecure by design. Luki, które umożliwiają przeprowadzenie ataku typu denial of service, można znaleźć w produktach niemieckich dostawców CodeSys i Festo. No i podatność w sygnaturze CVN 2022-4048 dotyczy błędów logicznych w oprogramowaniu do automatyzacji CodeSys V3 dla inżynierskich systemów sterowania. Fallscout powiedział, że CodeSys działa na kilku milionach urządzeń i około tysiącach modeli od ponad 500 producentów. Luka wynika z zastosowanej słabej kryptografii. Kampania Malvertisement Cache Rewind jest rozpowszechniana w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji, w Afryce, właściwie to w całym świecie. Przy użyciu, uwaga, dostosowanego języka i odpowiedniej waluty w celu uwiarygodnienia tej kampanii. Analitycy z Confiant śledzą Cache Rewind od 2018 roku i donoszą, że stojący za operacją cyberprzestępca wyróżnia się niezwykle przebiegłym podejściem do tworzenia kampanii i niezwykłą dbałością o szczegóły. No i teraz dlaczego ten news jest ciekawy? Ponieważ Confiant zidentyfikował, że przestępca używa techniki typu domain aging, czyli starzenia się domen internetowych. Ono ma miejsce, gdy cyberprzestępcy rejestrują domeny, następnie latami czekają, żeby taką domenę uruchomić, mając przy tym nadzieję, że przez to, że domena jest stara, to ona jakby nie znajdzie się na radarze systemów monitorowania zagrożeń. Technika ta jest skuteczna. Stare domeny, przez długi czas nieangażowane w złośliwe działania, zyskują zaufanie w internecie. Jest właśnie przez to mało prawdopodobne, aby zostały oznaczone przez systemy wykrywania jako podejrzane. Confiant twierdzi, że Cache Rewind używa domen, które mają co najmniej 2 lata, zanim zostaną aktywowane do kampanii. Aktualizuje się w międzyczasie ich certyfikaty i przypisuje serwer wirtualny, czyli tak one czekają. No i Confiant zidentyfikował co najmniej 487 domen. Niektóre z nich zostały zarejestrowane nawet w 2008 roku, a po raz pierwszy użyte w 2022. Całość ciekawej analizy na Beeping Computer. No i informacja o cybertwierdzy. 3 grudnia podczas konferencji Oh My Hack, serdecznie zapraszamy, startuje 3 sezon Ligi Cybertwierdzy, więc możecie zapamiętać. 3 grudnia Oh My Hack, 3 sezon Ligi Cybertwierdzy.
Szykujcie laptopy, bo już o 17 na ścieżce Developers drużyny zmierzą się z pierwszym scenariuszem. Mamy dla Was także pierwsze wskazówki. Wskazówka numer 1. Czego mogą szukać górnicy na niebie słynnego wynalazcy, kiedy są w potrzebie? Wskazówka numer 2. Słynny wynalazca jest fanem AC/DC. To wszystkie informacje, newsy, ciekawe publikacje w dzisiejszym wydaniu raportu. Żegna Was Kamil Gapiński i do usłyszenia jutro. Bądźcie cyberbezpieczni.